Witam Was serdecznie i jak widzicie cały czas u mnie na warsztacie, bo jeszcze jest trwa remont domu, no i niestety, no, żeby nagrać, no, pragniemy zawsze, żeby to jakoś tego słowa dotrzymać, i bo na pewno czekacie zawsze na tą w niedzielę, na tą godzinę 12. Dziękuję Wam bardzo za licytację na Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Naprawdę jestem dumny z Was. No, super, super, no, że tak w sumie dbacie o to. No. I teraz chciałbym jeszcze powiedzieć na temat uruchamianie ciągnika, silnika przykładowo, takiego, co tam stoi po 15-20 lat. I no i co zrobić, żeby szło go uruchomić, bo nieraz nie idzie uruchomić taki silnik, nieraz nie idzie obrócić. I jeżeli jakiś opór jest, nie idzie obrócić, co robimy? Jeżeli na przykład ten ciągnik, bo tu na ogół to mówimy o ciągnika, to ja będę zawsze mówił o ciągnikach. Jeżeli ten ciągnik tam stoi te 10-15 lat, gdzieś tam nie za bardzo dobrze zabezpieczony, co robimy? To nie tak, że jak od kogoś czy kupujemy, sprawdzamy, czy on będzie na chodzie, czy nie na chodzie. Przede wszystkim najpierw sprawdzamy korbą lub montówką, żeby kołem zamachowym wzruszyć, co jest. Jak widzimy, że jest zablokowany, broń Boże na żaden zaciąg, bo to większość tak się robi, na zaciąg go, bo on musi przepalić. Bardzo jest niedobrze i nie radzę tym. Jeżeli to silnik jest wysokoprężny, co robimy? Wykręcamy wtryskiwacze, zalewamy naftą lub jakimś, teraz są na rynku dostępne różne środki takie penetrujące. No i próbujemy spryskać dokładnie. No i przy okazji te wtryskiwacze. Te wtryskiwacze można wziąć na przydmuch, przedmuchać paliwem. Co się tam robi z tymi wtryskiwaczami? Bo to jest bardzo też ważne. Aha, wtryski są już przedmuchane, przelane paliwem. Dobrze, zalewamy cylinder, w każdy jeden cylinder, pokrywę zaworów można odkręcić, spryskujemy zawory i tutaj okolice prowadnic, trzonki zaworów tym penetrującym. Jeżeli silnik jest niskoprężny, wykręcamy świece i zamiast świece wykręcone też tym środkiem nafta czy jakiś środek penetrujący. Zalewamy, no i próbujemy delikatnie tą korbą ruszać. Jak tam z oporem, a tego, no to można tam jakoś to pokonać i tam można jeszcze porządnie to spryskać. Bo jak silnik już później się, już jak będzie obracał się bez trudności, no to się wydmucha tą komorę sprężania w silniku. Także to nie szkodzi i wyrzuci, zostaną wyrzucone te środki penetrujące, środki tak jak nafta czy inne. Teraz co jeszcze sprawdzamy? Sprawdzamy na przykład, może być, że prądnica jest zapieczona i też nie ruszyć. Pompa wody może być, nie da rady obrócić. No to zrzucamy pasek i już pasek nie zakładamy, nie chcę już. Bez paska będzie. Sprawdzamy korbą dalej, czy się obraca. No, puściło przykładowo. Dobrze. Kilkakrotnie, kilkadziesiąt obrotów nawet możemy zrobić. Odkręcając, jak jest dostęp do filtra oleju, odkręcamy śrubę i tak długo kręcimy, aż się ten olej przeleje, bo przy okazji chociaż ta pompka podtłoczy nam olej, trochę rozsmaruje panewki, nie? O ile jeszcze ten olej jest tam w ogóle, czy czasami nie jest pusta, trzeba sprawdzić stan oleju, nie? Już o czystość oleju na razie nie ma co tutaj mówić, tylko chodzi o to, żeby był silnik bardzo dobrze rozkręcony i jak już olej zaczyna wylatywać, no to zakręcamy, no i próbujemy dokładnie odpowietrzyć, wtryski zakładamy, odpowietrzyć. Wcześniej jeszcze rozrusznikiem można obrócić, żeby to dokładnie przedmuchać cylinder.
czy to jest wysokoprężny, czy to niskoprężny. Zakładamy świece lub wtryskiwacze w ten czas, w taki silnik. Odpowietrzamy układ paliwowy, co tam jeszcze, ładujemy akumulator albo dajemy, bo na pewno albo w tym czasie, w takim wypadku te akumulatory są już niesprawne, no to bierzemy akumulator swój, podłączamy, no i próbujemy uruchamiać na korbę lub na rozrusznik. No i jak uruchamiamy bardzo delikatnie, o ile silnik zaskoczył, został uruchomiony, nie wolno zaraz na wysokie obroty mu dawać. Pozwolić mu w miarę jak najniższe obroty, nie sobie chodzi kilka minut chociaż. A, pracuje. Dobrze, gasimy, bo dalej nie ma sensu już go męczyć, bo zajedziemy do domu, czy gdzieś zależy w jakim, z jakiego powodu ten silnik ma być uruchomiony. Robimy później generalny przegląd i wymianę oleju, ewentualnie jakieś przecieki, nieprzecieki usuwamy. Wcześniej jeszcze, jeżeli chodzi na temat oleju, można tam z misy olejowej korek popuścić i zobaczyć, czy woda czasami gdzieś nie ma wody w oleju. No, a szczególnie tam, jak ten ciągnik gdzieś tam stoi, po prostu, no, tak trochę brzydko powiem, w krzakach, no, zarośnięty. No. Bo ta stoi, widać, sami widzimy, jak stoi w stodole, no, nie budzi żadnych zastrzeżeń na ogół, jego zagarażowanie na przykład, no to jest wszystko w porządku. No, jeżeli chodzi o stan oleju, to jeszcze można sprawdzić, mamy czas, przecież wiadomo, że dzisiaj to każdy jeden klucz ma komplet kluczy różnych. Odkręcamy w skrzyni biegów korek, sprawdzamy, czy tam wody nie ma i przy okazji sprawdzamy, aha, jaki tam stan, bo zawsze troszeczkę tego oleju ucieknie. Co to za olej? Jak jest czarna sadza po prostu, czy coś takiego, no to trudno, no to zaraz przy najbliższej przeglądzie wymieniamy, przepukujemy skrzynię i te punkty smarowania punktem stałym, nie, smarujemy, aż się wyciśnie nowy smar, szczególnie przednie zawieszenie, tam układ kierowniczy, drążki, przeguby drążków, nie, na przykład to są smarowane pedały, na przykład hamulca, sprzęgła na wałku. Jeżeli jak silnik jeszcze niskoprężny, tam aparat zapłonowy, jak ta kopułka wygląda, ją przeczyścić, przedmuchać, osuszyć, nie, w benzynie. No, bo ona tam w sumie zastoju takiego nie ma, pomimo że on byłby nieuruchomiony, tam na kropelkę, ze dwie kropelki, tam jest filtr taki, co tą krzywkę smaruje, też można dwie krople świeżego oleju dać w ten czas, nie? Zobaczyć regulator przyspieszenia, jak działa, bo tam są dwie sprężynki i dwa takie ciężarki, nie? Przyspieszacz zapłonu tak zwany, no, regulator. I tu, jeżeli jeszcze mówimy szczególnie o silnikach wysokoprężnych, nieraz uruchamiamy silnik, ten silnik może być, no, uruchomi się, ale co się jeszcze robi? Na ogół to się nawet dosyć często zdarza. Silnik po uruchomieniu, nieraz takie dajemy mu niby wolne, takie średnie, wolne obroty, a on się zaczyna rozbiegać. I co robimy w ten czas? Trzeba mieć już przygotowany klucz, żeby poluzować szybko przewody wysokiego ciśnienia, te co idą do wtryskiwaczy. No jakby takie coś się stało, to jeszcze w każdej chwili, jak jest dostęp do rury sącej, jak jest, nie jest połączona z filtrem jeszcze, tylko goła rura, to jeszcze można szybko szmatą zatkać przewód, żeby się silnik udusił. No. I dobrze spryskać pompę wtryskową, jeszcze też przed uruchomieniem, pokrywkę ściągając, dostęp do sekcji tam jest w ten czas. Spryskać właśnie w aerozolu, właśnie tym środkiem penetrującym jeszcze i zobaczyć, jak korbą ktoś obraca i zobaczyć, jak te sekcje czy w ogóle pracują. Bo nieraz nie pracują, na przykład został tłoczek wciśnięty, a on z powrotem nie odbija. No to już niestety ten silnik nie uruchomi się. Chociaż tak bywa, że nieraz dwa albo jeden zostaje zawieszony tłoczek, nie? No to trzeba porządnie co spryskać. I nieraz spryskać, namoczyć naftą i zostawić na przykład do jutra to. No, niektóre takie są wypadki. No, albo nieraz na drugi dzień też nie pomaga nic.
No to robimy do skutku to. Na dłuższy czas zostawiamy pozalewane części, podzespoły. No bo naprawdę to i nie radziłbym tak, niektórzy to lina i dawaj tu, zaraz uruchamiamy go. Nie sprawdzamy nic, nie? No, stan paliwa, czy to jest paliwo, czy to jest jakaś woda. Jak 15 lat, to proszę to od razu gdzieś to spuścić, zalać świeżym paliwem najlepiej. No dobra, i po uruchomieniu, no niby wszystko ok jest, no to teraz próba jazdy, taka delikatne, pierwsze jakieś delikatne, bo nie wiadomo, czy w ogóle hamulec jest, czy ręczny działa. No to próbujemy ruszać i próbujemy zaraz przy okazji od razu jedną ręką hamować ręcznym. Aha, działa. Aha, albo nie działa. O, to teraz próbujemy nożnym. Kilka razy deptać, zależy jakie to są hamulce, czy o układzie mechanicznym, czy hydraulicznym, nie? Czy tam podciśnieniowe, nie? No i próbujemy. No nie działa. No to niestety. No to już tutaj jazda próbna, no chyba, że to gdzieś na szczerym polu jest, to można już tak bez hamulców jechać, ale jak tak gdzieś zaraz kawałek podwórza i zaraz ulica, absolutnie tego nie wolno robić. Żeby próbować bez hamulców. Sprawdzamy przy okazji układ kierowniczy. No wiadomo, jak kupujemy, czy od kogoś bierzemy po tylu latach, wiadomo, robimy generalny w domu, u siebie na warsztacie przegląd i wstępną taką naprawę. No wiadomo. Przy uruchomieniu wiadomo, zawsze trzeba pilnować, żeby to było na luzie, a jak nie, to jeszcze jak jest druga osoba, siadaj na siedzeniu i trzymaj na sprzęgle, czy coś takiego. No nawet lepiej, bo przy uruchomieniu jest nawet w ten czas lżej, silniej pokonuje. I co jeszcze bym chciał sprawdzić, jak już tak w stodołach, gdzie stoi ten traktor, zdarza się tam, gdzie filtr powietrza, gniazda, myszy uciekają. Jakieś gniazda, jakieś kości, nie kości naniesione przez czegoś, jakieś, no nie wiem, jakieś odchody, no myszy, szczury. I wiadomo, że taki sprzęt jak długo stoi, to te zwierzęta właśnie próbują sobie jakieś tam zamieszkać. Jakieś to przewody poprzegryzane, to jakieś tam, no naprawdę jest, różnych przyczyn jest. Jeżeli później uruchamiamy, no to wiadomo, ten, który tam siedzi na ciągniku, no to niby jest na luzie, no to, ale czasami jest tak, że mylnie, ta dźwignia zmiany biegów jakoś, może być bieg zakleszczony, może, no różnie bywa, no. Nawet już to nam pokaże, jak kręcimy korbą. Co nawet nikogo jeszcze na ciągniku nie ma, nikt nie siedzi. Jest wrzucony na luz, aha, i korbą kręcimy, no to znaczy jest dobrze, no ale na wszelki wypadek jeszcze w ten czas przy uruchomieniu niech któryś tam siądzie i przypilnuje ręczny gaz czy nożny gaz w ten czas, żeby nie dać za wysokich obrotów, tylko takie w miarę najniższe. A się dokładnie ten olej rozprowadzi, ten silnik się troszeczkę zagrzeje, trzeba zobaczyć jeszcze wodę, jak nalewamy wodę, bo nieraz wody nie ma, okazuje się albo była niespuszczona i zaraz widać jak nalewamy, z chłodnicy leje się, bo rozsadzona lub w blok rozsadzony, okazuje się zaraz stan szybko rośnie, woda wycieka poziomowskazem. Bagnetem, no to co? No to już znaczy, że był silnik rozmrożony. Nieraz widać go na zewnątrz, jest rozmrożony, że korki gdzieś tam, ścianki są popękane. No, no także są różne przyczyny są różnych takie. No. Albo jak już nie da rady go uruchomić, nie da rady go jeszcze tego silnika obrócić, no trudno, to uzgadniamy z właścicielem tego ciągnika, że bierzemy jaki jest, tam jakaś gwarancja rozruchowa można ustalić, no jak będziemy próbować w domu go jakoś tak faktycznie na spokojnie, bo to wiadomo każdemu jak gdzieś jedzie ktoś tam po kupno czy gdzieś tam do tego ciągnika, to tam na pewno to zaraz jakaś tam dłuższa odległość jest. I też każdy do domu się śpieszy. No i mówi, co tak na szybko będziemy uruchamiać? Ten silnik się posprawdza wszystko i dopiero się uruchomi. Na takiej podstawie można być. Różne są przypadki, różne sposoby są właśnie. No.
No i najlepiej jeszcze co przede wszystkim? Wziąć sobie jakiegoś takiego, który się zna coś, cokolwiek jakieś pojęcie ma. Bo niektórzy chłopaki, no, chciałby jakiś taki traktor zabytkowy, by tam gdzieś ktoś tanio sprzedaje 2000, 3, tam coś za półtora. A okazuje się później, że to się nie opłaca, to jest kupa złomu. Nieraz tak bywa, a nieraz faktycznie za taką cenę, ale jest ten sprzęt wart tego, nawet więcej. No. I wziąć mechanika jakiegoś, no, faceta naprawdę kuma tego. No, a to jest duża pomoc w ten czas. Przed kupnem dobrze by było się zapoznać u mechanika. Chcę taki ciągnik, na przykład Zetor 25K. Ja nie mam pojęcia o te, co to jest za traktor, jak on tam wygląda, co to trzeba zrobić, co jak, bo nieraz zajedzie się, ludzie są nieraz oszuści. To niby traktor, a to jakaś samoróbka, nie samoróbka, bo ten kupujący może akurat się nie znać, może być to taki no laik po prostu, bo ja się nie dziwię, no, a chce być, zostać kolekcjonerem, czy tam chce mieć ten własny traktorek u siebie, no to bierze mechanika, bo różnie, ale już troszeczkę się zapozna, aha, wcześniej, o budowie, o przeznaczeniu tego ciągnika. No, i ten mechanik, czy jakiś kolega, który tam to naprawdę mu dobrych rad w ten czas udzieli. No, a jak macie jakieś problemy, aha, nie ma takiego, który tam by był jakiś taki, to z nami się skontaktować, udzielimy wszelkich porad, naprawdę. I na co trzeba zwracać uwagę? Pouczymy po prostu, no niestety, no. Myśmy też kiedyś byli laikami, można powiedzieć. No.